Dzień dobry, panie Marcin Hartmann, kłaniam się. Dzień dobry. Czy oderwałem pana od jakiegoś zadania o strategicznym znaczeniu międzynarodowym właśnie? Nie. Całe szczęście, bo w sumie to jest trochę telefon sprzedażowy, więc zapytam, czy woli się pan rozłączyć od razu? No właśnie, no jak mi pan da 30 sekund, to powiem, o co chodzi. Może zobaczymy, czy jest jakaś przestrzeń. Powiem w ten sposób. Firmy m.in. z państwa branży zwracają się do mnie o pomoc w charakterze trenera sprzedaży. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli chodzi o domykanie transakcji, pozyskiwanie klientów, czy indywidualnych, czy biznesowych, w różnych tematach, które pewnie się gdzieś tam przeciągają. Przy czym pewnie powie mi pan, że ten temat już macie załatwiony i wszystko gra i buczy i nie da się nic poprawić. Sprzedawcą, który jest już też po kilku szkoleniach, a ma już też siwe włosy z boku, więc co nieco wydaje się, że już wie i zna. Bardzo dobrze. Nie ukrywam, że no, jesteśmy mocno na fali wznoszącej. Mhm. Biznes się dobrze kręci i tak liczę, że w pierwszym kwartale przyszłego roku z 2-3 osoby będę miał jeszcze tylko 2 na pewno od sprzedaży. Okay. Wsparcia, bo mam dużo po prostu rzeczy i w zależności od tego, jakie one będą sobą reprezentowały, to wydaje mi się, że możemy wrócić do takiej rozmowy. Znakomicie, no to trudno byłoby... Jeżeli pan mnie zapisze po prostu w kalendarzu, żeby się gdzieś styczeń, luty odezwać i no zobaczymy po prostu, jak to będzie. Dokładnie, to zamierzam zrobić. W różowych kolorach, więc... To trzeba korzystać, bo jak jest luka na rynku, którą można właśnie wykorzystać, to czemu tego nie zrobić, nie? Tak, super. Ta luka się powoli otwiera i... To też nie muszę panu tłumaczyć, jak się edukuje przez rok czy półtora, no tak, konfektuje, to w końcu są efekty. Zaczyna się być domykanie właśnie niektórych transakcji. Rewelacje. To ja sobie zapisuję styczeń. W międzyczasie będę się śledził, być może również na LinkedInie, bieżące działania, żeby zobaczyć, jak idzie. Tak, to tempo. Super. To mój numer też już pan w tej chwili ma. Dzięki piękne za krótką rozmowę. Pozdrawiam, do usłyszenia w nowym roku. Dziękuję. Proszę bardzo. I na tym polega przekonanie się, bo to chyba do tego się sprowadza, przekonanie się naoczne, nauszne w zasadzie, bo mówimy tutaj o telefonie, że coś się dzieje. Jeszcze nie teraz, panie Marcinie, ale wróćmy do tego, bo będę potrzebował 2 handlowców, więc też muszę ich odpowiednio przygotować. Na teraz nic nie sprzedałem. Przed chwilą pan nie wiedział, że istnieje. Teraz jesteśmy mówieni na przyszły rok, na styczeń, kiedy otwiera mu się pewna możliwość zatrudnienia handlowców, będzie potrzebował kogoś, kto będzie mógł ich przygotować do wejścia na rynek. Czy ja coś sprzedałem dzisiaj? Nie. Czy zrobiłem dobry krok w dobrym kierunku? Tak. I o to chodzi w zimnych telefonach. Ocieplajmy, sprawdzajmy, dekwalifikujmy albo kwalifikujmy do spotkania czy do następnego telefonu w styczniu. Dobra rozmowa, podobała mi się wam? Got the feeling in your bones, make you feel right.